Dzień dobry Państwu, to jest program Jelenia Kultura. Zapraszam na rozmowę z Anną Wójcikiewicz z Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Aniu, zbliża się Art Square. Czym jest Art Square? Art Square to jest letni festiwal sztuki, już jest 6. edycja tego festiwalu. W skrócie to są po prostu plenerowe warsztaty artystyczne. Ale gdzie one się znajdują? Zorganizujemy na skwerze radiowej Trójki. W centrum miasta. I kto może w nich uczestniczyć? Tak naprawdę uczestnikiem może być każdy, zarówno dzieci, jak i osoby starsze, ponieważ oferta jest tak zróżnicowana i bogata, że każdy tak naprawdę dla siebie coś znajdzie. I mieszkańcy, którzy już naprawdę się przyzwyczaili do Art Square'u i tylko czekają, pytają się, kiedy Art Square, bo to jest świetna sprawa i zawsze przychodzą. Zarówno turyści, którzy już też mamy swoich stałych odbiorców. Startujecie w sobotę. I jak długo będzie Art Square działał? Tak naprawdę zaczynamy już jutro, od czwartku, lekkimi warsztatami, a sobota jest tak, to jest otwarcie Art Square'u i przez kolejne później 4 tygodnie wakacyjne, czyli do 22 sierpnia. Ale codziennie coś się będzie działo? Nie, z reguły to są dni od czwartku do soboty w godzinach 14-18. Kto może uczestniczyć? Powiedziała Pani, że każdy, ale jakie są ramy wiekowe na przykład dla dzieci? W zasadzie powiem szczerze, że tak myślę, że takie dzieci nawet od 3 lat, dlatego że jeżeli nie będą to takie trudniejsze warsztaty, znaczy chodzi mi o jakąś taką materię, szkło, tak, kamień, to są też animacje dla tych dzieci, czyli jakieś tam zabawy z nimi i skręcanie baloników, malowanie twarzy. Będą występy artystyczne, czyli taka też mini dyskoteka, gdzie te dzieci będą mogły sobie potańczyć. Dzieci bardzo, bardzo lubią takie muzyczne historie, no ale też będziemy mieć taką plażę w centrum miasta, gdzie te dzieci najmniejsze, powiedzmy, będą mogły się też w tym piachu pobawić. Ale będą leżaki? Leżaki oczywiście jak najbardziej i to już też dla osób starszych, dla młodzieży. Także zapraszamy na tą strefę relaksu. Czyli prawie jak nad morzem w górach? No, można tak powiedzieć. No, rzeka też będzie gdzieś tam za ogrodzeniem, więc jeszcze będzie szumiało dodatkowo. Jakie aktywności będą podczas Art Square'u? Od jutra zaczynamy takim hasłem niebanalne surowce naturalne. I będą to warsztaty tak naprawdę czerpane, można powiedzieć, z natury, czyli będzie żeliwo, będzie brąz, będzie glina, będzie kamień, drewno. Już dzisiaj przyjechał do nas piec do odlewnictwa w żeliwie i w brązie, aż z Gdańska, ponieważ współpracujemy z Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku. No i zaczniemy takimi warsztatami. Powiedziała Pani kamień, powiedziała Pani szkło, to tak naprawdę to jest to, w co Szklarska Poręba celuje, bo coraz więcej aktywności różnych w Szklarskiej Porębie właśnie skupia się wokół surowców naturalnych i powoli Szklarska Poręba zaczyna z tego słynąć. Co konkretnie, powiedziała Pani o piecu, co jeszcze, co będzie można w tym piecu zrobić? Pod okiem specjalisty. Tak, oczywiście. Warsztaty odlewnictwa w żeliwie. Każdy uczestnik dostanie taki scratch block, taką formę żywiczną, piaskową, w której będzie mógł swój projekt wyskrobać tak naprawdę. I później w piecu będzie wytapiane żeliwo w temperaturze 2200-2300. I to żeliwo, później tym żeliwem będziemy zalewać formę i z tego powstanie taka blaszka. Tu akurat jest Moksia napisane, ale tak naprawdę każdy może swój projekt założyć, jaki mu się podoba. I po ostygnięciu takiej blaszki każdy tą pracę może zabrać ze sobą do domu i mieć miłą pamiątkę ze Szklarskiej Poręby. Sam proces tego odlewnictwa w tym piecu jest bardzo widowiskowy, ale też niebezpieczny, bo tak jak mówię, temperatura jest bardzo wysoka. Są 4 osoby, 4 studentki z Akademii Sztuk Pięknych z Gdańska i z Wrocławia, ubrane w takie stroje
ogniowe z kaskami, z ochroną na twarz. Pod okiem Ricka Batena, instruktora, który zajmuje się 20 lat już odlewnictwem artystycznym, będą to żeliwo wylewały w takiej wielkiej kadzi, czyli 4 osoby muszą to nieść, równo trzymać, to jest bardzo ciężkie i te wszystkie formy, które będą ustawione w jednym rzędzie, będą zalewane. Także sam proces jest niezwykle ciekawy. Tutaj przyniosła Pani do nas coś, co wygląda jak filet ryby, trochę skostniały. Co to w ogóle jest? Tak, to też jest ciekawa historia warsztatowa. Tu już wchodzimy w warsztaty odlewnictwa w brązie. To jest tak naprawdę pokarm dla papug, to jest wapno, a ściślej kość mątwy. I teraz tak, w tej kości mątwy też będziemy drążyć, to jak pani dotknie, to jest bardzo, no wapno, to jest bardzo mięciutkie. Też drążymy sobie swój projekt, wykonujemy jakiś powiedzmy zawieszkę albo amulet i robimy swój projekt. On jest lustrzany, czyli z dwóch stron. Robimy to samo, przecinamy na pół tą mątwę, składamy i tutaj w tych wydrążonych kanalikach zalewamy ciepłym, gorącym brązem. I później po ostygnięciu tego brązu, no wychodzi nam po prostu to, co sobie wcześniej zaplanowaliśmy i mamy taki amulet, czy tak jak mówię, zawieszkę, biżuteria, kto co woli. Czyli rozumiem, że głównie panie będą celowały w te Ale nie tylko, warsztaty. Powiem szczerze, że panowie są tak zachwyceni tymi warsztatami, wszyscy siedzą, dłubią, drążą, naprawdę pochłaniające jest to. To dobrze. Zajęcie. Tu powiedziała pani o brązie, a co to jest? Bo to jest kolejny warsztat, bo one tu, te rzeczy nie bez kozery tutaj. Tak, to jest sobie. Kolejny warsztat, on będzie gdzieś tam się odbywał później w sierpniu. Wypał ceramiki raku w plenerowym piecu. Będziemy robić też takie pieczątki, tutaj też z kolei jest pieczątka moksialu, wypał ceramiki ze szkliwieniem, czyli tutaj u góry mamy takie szkliwo, ale nie tylko to. Znaczy to będzie można, oczywiście sobie każdy zabierze ze sobą, bo tak jak mówię, wszystkie prace potem idą do rąk właścicieli, ale też będą wypalane różne naczynia. Pod wpływem tego procesu wypalania, a później, tak jak mówię, dalej wkładamy w te naczynia w trociny. Pan wkłada w takie, mam taki płyn, farby powiedzmy, które mają określony kolor, nie wiem, jest to biały, ale po zajściu jakiejś takiej reakcji chemicznej, te naczynia wychodzą już nam zeszkliwione, kolorowe, różne tam do wyboru sobie wybrać koloru. Kolor. Możemy. Aczkolwiek na początku tego nie widać, tylko każdy mówi, a no to jak pan mówi, że tutaj czerwony, to może ten czerwony, prawda? A później właśnie wychodzą fantastyczne prace, fantastyczne. A ile trwa zrobienie na przykład misy, tak? Mhm. Od momentu, kiedy siądziemy przy stanowisku, do momentu, kiedy otrzymamy gotowy produkt. Mm-hmm. To znaczy tak, jeżeli na przykład chodzi o ceramikę raku, tak? O ceramik konkretnie, to naczynia już są wcześniej takie zbiskwitowane, czyli one nie mają żadnego koloru. Wchodzą do tego pieca i tam około 20 chyba minut sobie siedzą, się wypalają. No i później po tym procesie właśnie bezpośrednio już tam wkładane do tych trocin, no one tam buchają tym gorącym żarem i do tej farby. Także miałam się od 20 do pół godziny i mamy to gotowe. Czyli tak w przeciągu 2 godzin, jak się trochę ludzie pozmieniają, to potem po centrum szklarskie prawie chodzą osoby z wisiorami albo z Oczywiście. Misami. Znaczy właśnie ideą też tych warsztatów jest to, że tak naprawdę odbiorca jest przypadkowy. To, że znajdujemy się w centrum miasta, nierzadko jest tak, że uczestnik nie wie, że on chce uczestniczyć w tym artskwerze, tylko patrzy, wow, coś się dzieje, no to wchodzę, bo tam jest dużo ludzi. Przychodzi, patrzy, który warsztat go powiedzmy interesuje, robi sobie, dostaje potem tą pracę. No w przypadku tutaj tych odlewniczych, no to musi przyjść za parę godzin, żeby one tam ostygły, prawda? I zabiera ze sobą i na jego miejsce przychodzi następna osoba. A może uczestniczyć
jedna osoba we wszystkich warsztatach, czy to jest tak, że proszę sobie wybrać jeden? I... We wszystkich, tylko żeby na przykład nie zasiedział się przy jednych, żeby dał szansę skorzystania innym też, prawda? Naprawdę mamy dużo tego materiału, jeśli chodzi o to odlewnictwo w Żeliwie. Na każdy dzień mamy 100 form przygotowanych, także myślę, że dla każdego starczy. Powiedziała Pani, że 6 lat temu narodził się w ogóle pomysł Art Square'u. I jak to u Was zakiełkowało? Jak to się stało, że Szklarska Poręba po tych latach zaczęła tak naprawdę w wakacje słynąć właśnie z Art Square'u, że każdy może zrobić coś sam, może własne rękodzieło zrobić, poczuć się tym stwórcą i twórcą. I to właśnie tutaj, nigdzie indziej, tylko w Szklarskiej Porębie. No, powiem szczerze, że ten pomysł to się tak jak sobie... Znaczy przede wszystkim tak, my jako Ośrodek Kultury jesteśmy bardzo daleko od centrum położeni i do nas na warsztaty nikt nie przyjdzie i zaczęliśmy sobie tak kombinować, jak to zrobić, żeby ci ludzie jednak przyszli, no to my chodźmy do nich. I stąd powstał pomysł tych warsztatów. No i też powiem szczerze, były takie trochę naciski, że o ofertę kulturalną. Mamy dużo oferty takiej aktywnej, dla ludzi aktywnych, sportowych, no ale kulturalnej nie ma. No to było tak, ty jesteś od kultury, wymyśl coś. Ja mówię, aha, no to dobra. I zaczęło się tak naprawdę od jednego stolika. Zaczęło się niewinnie. Niewinnie. Był jeden stolik, parę krzeseł, nawet nie mieliśmy namiotu. I tak było 6 lat temu. A teraz to naprawdę wygląda imponująco. Tak, teraz jest poważniej. No, staram się, żeby ta oferta naprawdę była bogata i z reguły są tak 3 czy 4 takie fajne warsztaty w ciągu dnia. Mamy zaprzyjaźnionych instruktorów, jest świetna atmosfera. Już przez te 6 lat naprawdę współpracujemy cały czas ze sobą. Tak samo mamy wielu partnerów, których serdecznie tutaj pozdrawiam, bo każdy też się mnie pyta, a kiedy w tym roku Art Square, czy my będziemy na Art Square'ze? Dobrze, powiedziałyśmy o tych mniejszych rzeczach, które tu się znajdują. Tu jest domek, właśnie nie domek, tylko ud dla pszczół, który był też robiony u Was z projektu. Ja mam nadzieję, że tu nic nam zaraz nie wyleci, ale jak się robi takie cuda? Czy nadal można w Szklarskiej Porębie takie rzeczy robić? Przede wszystkim to nie jest ul, tylko to są insektohotele. Jeszcze lepiej. Tak, dla owadów, czyli w zależności z jakich materiałów użyjemy, takie domki będą zasiedlone przez odpowiednie, powiedzmy, gatunki. Inne są domki dla pszczół dziko żyjących, inne dla skorków, inne, powiedzmy, dla biedronek. Także to wszystko jest tak jakby pomyślane. Każdy owad ma swój domek ulubiony tak naprawdę. Przepraszam, gdzie takie cuda znajdziemy w Szklarskiej Porębie? Gdzie będziemy mogli je obejrzeć? Bo to jest jeden z wielu. To jest jeden z wielu, dokładnie. W zeszłym roku mieliśmy taki projekt polsko-niemiecki, Skrzydlate domy. I przebywaliśmy wtedy przez cały tydzień w parku, w Ogrodzie Ducha Gór. I tam odbywały się te warsztaty, wykłady. I tam są zainstalowane te domki. Czyli wszystkich zapraszamy chętnych, żeby sobie obejrzeli i przyjrzeli się, jakie owady żyją w danym hotelu. Tak to uproszczę. Dokładnie. Tak reasumując naszą rozmowę, od czwartku rusza Art Square. W sobotę pewnie będzie najwięcej osób, bo to weekend. I zaczynamy przez 4 tygodnie, bawimy się na skwerze Radiowej Trójki. O jedną rzecz nie zapytałam, tak naprawdę chyba najważniejszą. Ile kosztuje uczestnictwo w Art Square? Bezpłatnie. Oczywiście. Staramy się, żeby ta oferta była dla każdego i dla mieszkańców, i dla turystów, którzy sobie tutaj wypoczywają aktywnie, później schodzą z gór i przychodzą na skwer. Po prostu czasami musimy ich zaganiać, bo myślą, że to nie jest dla nich, że ile to kosztuje, proszę panią, ile to kosztuje. Ale proszę, zapraszamy. Chodzi o to, że to jest oferta edukacyjno-kulturalna. Naszą rolą też jest edukowanie przede wszystkim. Bo warto stać się stałym odbiorcą Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej, nie tylko w wakacje. Bardzo serdecznie Pani dziękuję ja za rozmowę, dziękuję. Za pokazania tych małych cudeniek, które każdy z nas może sobie zrobić już od czwartku. I co, widzimy się w Szklarskiej Porębie? Oczywiście, spotkamy się na Art Square. Dziękuję bardzo. Dziękuję.